Odnawialne źródło energii w gminie Biała Podlaska to projekt, który realizowany był od 2019 roku do 2021, do grudnia. Projekt realizowany był z inicjatywy wójta gminy Biała Podlaska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całość projektu, którą zrealizowaliśmy, sięga kwoty 2,5 miliona, z czego dofinansowanie wynosiło 85% kwoty netto. Mieszkańcy również mieli swój udział w realizacji tego projektu, gdyż wnosili wkład własny. Co zrobiliśmy w ramach tego projektu? Otóż zrealizowaliśmy 255 instalacji służących do podgrzewania wody użytkowej, do produkcji wody ciepłej. Są to kolektory słoneczne i 10 ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej. Dlaczego jest to tak ważny projekt? Otóż, drodzy Państwo, z dwóch powodów. Po pierwsze, w trosce o dbałość o środowisko, o jakość naszego powietrza, z którego wszyscy korzystamy, którym wszyscy oddychamy, to jest jeden główny cel, ale również jest i drugi. W trosce o budżety domowe naszych mieszkańców, którzy teraz mają odnawialną, praktycznie darmową energię cieplną i energię elektryczną. Odnawialne źródła energii to bardzo ważny temat w ostatnich latach, bowiem paliwa kopalne, które służyły do tej pory, są bardzo drogie, wydobycie ich jest bardzo drogie i bardzo mocno zanieczyszczają środowisko naturalne, a głównie powietrze, którym oddychamy. Jeśli chodzi o odnawialne zasoby energii, takie jak energia słoneczna, energia cieplna pochodząca ze słońca, czy woda na przykład, są to zasoby, które się odnawiają i są bardzo tanie w eksploatacji, praktycznie bezkosztowe i w bardzo małym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne, bowiem tylko na etapie produkcji tych kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Mając na uwadze dobro środowiska i dbałość o środowisko, jak również dobro mieszkańców gminy, w przyszłości również zamierzamy korzystać z różnego rodzaju projektów i wychodzić z inicjatywą, aplikować o nowe środki, tak żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni i mogli również korzystać z odnawialnych źródeł energii. Co jeszcze zrobiliśmy w ramach projektu? Otóż stworzyliśmy system do monitorowania uzysków tych energii elektrycznych, który nazywa się TIK. Będzie on monitorował, jaki jest uzysk energii z tych kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych i to wszystko będzie zaprezentowane na stronie internetowej poświęconej tym odnawialnym źródłom energii i każdy z mieszkańców będzie mógł sprawdzić, jak produkujemy energię elektryczną, jak korzystamy z tej energii cieplnej, słonecznej.